Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu YouTube'a z gościem. I dziś mam takiego dosyć wyjątkowego gościa, dlatego że często z Arkiem Bednarskim sprzeczamy się o to, czy istnieją rodzeni sprzedawcy. Arek twierdzi, że tak i twierdzi, że ja taki jestem. Ja twierdzę, że nie, że nie ma kogoś takiego jak rodzony sprzedawca, można mieć tam delikatne predyspozycje. Ale dzisiaj wystąpi ze mną Monika. Monika oczarowała mnie w zasadzie pierwszą rozmową tym, w jak łatwy i naturalny sposób buduje relacje. I to pokazuje trochę, że jednak można mieć pewne predyspozycje, o których ja nie zdaję sobie sprawy. Być może nie zdawałem sobie wcześniej z tego sprawy. Dlatego dzisiaj wyjątkowa osoba przed Państwem, Monika Kowalik, która podzieli się z nami wiedzą z tego, jak to jest zakładać biznes i prowadzić sprzedaż kobiecym okiem i przede wszystkim, jak to jest sprzedawać, zakładając firmę, w której nie będą sprzedawać. Właścicielka Biznes M Center, Monika Kowalik, witam serdecznie. Dzięki Ci bardzo serdecznie, Patryk, za przesympatyczną, że tak powiem, zapowiedź. Powiedziałeś, że będzie ciekawiej po Twojemu i jestem zaskoczona, wiesz, że tak fajnie to ubrałeś. Na samym wstępie chciałabym przede wszystkim podziękować, a po drugie powiedzieć jedną rzecz. Tak, faktycznie Patryk ma rację z tym, że ja zakładając swoją firmę, którą założyłam oficjalnie prawie 5 lat temu, powiedziałam, że u mnie nigdy w życiu sprzedawać się nie będzie, dlatego że stwierdziłam, że ja sprzedawać nie potrafię. Rozmawiać owszem jak najbardziej, tak? Zawsze mówiłam, że do szczęścia potrzebuję ludzi i słońca, natomiast u mnie w firmie nigdy sprzedawać nie będziemy. Takim bardzo fajnym przykładem jest osoba, która jakby przechodziła rekrutację u mnie jako pierwszy pracownik, bo oczywiście rozwijaliśmy się w firmie i ja byłam święcie przekonana, że my mamy tak dobre produkty, my jesteśmy w ogóle tak sympatycznymi ludźmi, no wszystko mamy tak idealnie zrobione i oczywiście popełniłam jeden chyba z większości błędów, które popełniają młodzi przedsiębiorcy, czyli oparłam swój biznes na początku na znajomych i na ludziach, których znam, na poleceniach. I jak się okazało, no ten rynek jakby nie było, jest dosyć wąski. W pewnym momencie oczywiście wchodzi jakość usług i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc ja dalej byłam w przekonaniu, że my mamy cudowne produkty, sprzedawać nie musimy, my sami w sobie jesteśmy bardzo fajni. Ponieśliśmy bardzo duże koszty, bo oczywiście od razu zaczęliśmy wynajmować, że tak powiem, nieruchomości i budować sobie firmy, ale bez sprzedaży. Mój pierwszy pracownik na rozmowie rekrutacyjnej usłyszał, że u nas się nie sprzedaje, więc kochani, powiem tak, jak zostaniecie do końca i nas posłuchacie, to dowiecie się jakby jaka droga jest od momentu sprzedaży, od takiej, gdzie się nie sprzedaje, do momentu do takiego momentu, w którym dzisiaj sama uczę sprzedaży i stwierdzam jedno zdanie. Nigdy w to nie wierzyłam, ale takie zdanie, które ze mną chodzi, jest takie, jeżeli ja się nauczyłam sprzedawać, słuchajcie, naprawdę, jeżeli ja pokochałam sprzedaż, to każdy może to zrobić, bo ja nigdy nie sprzedawałam, wręcz uważałam, że nie powinno się brać pieniędzy za sprzedawanie, więc serdecznie Was zapraszam na to, co się będzie wydarzało. No to opowiedz tą ciekawą historię tej rekrutacji, wiesz, ja ją znam. Tak, Patryk ją zna, znaczy to jest taka, wiecie, bardzo prosta sytuacja. Mieliśmy produkty, one zostały sobie jakoś tam wycenione i stwierdziliśmy, że przecież wszyscy o nas będą słyszeli. No tylko tak kiedyś ktoś mi po prostu powiedział, że słuchaj, jeżeli ty nie wyjdziesz, to nie liczy na to, że klient przyjdzie do ciebie. Ale ja oczywiście dalej stwierdziłam i uparta po prostu byłam w tym przekonaniu, że przecież produkt sam sobie się obroni. Przecież my jesteśmy tak cudowni, my tak kochamy ludzi. My w ogóle robimy dla nich wszystko, że to jest nie sposób, żeby oni się od nas dowiedzieli. Natomiast była jedna rzecz w mojej głowie. Ja się po prostu wstydziłam sprzedawać. Najzwyczajniej w świecie. We mnie pokutowało takie stwierdzenie, że sprzedawca to jest ktoś, kto nagabuje, kto jest w ogóle nachalny, kto, że tak powiem, nie daje tym ludziom spokoju. I ja miałam taki swój wewnętrzny opór przed tym, żeby zadzwonić do kogoś. I oczywiście tam weszła jeszcze inna rzecz, to tak z kobiecego i patrzenia na kobiecy, po prostu taki sposób sprzedaży, że no właściwie to się wstydzę. Że tak naprawdę, no to co ja mam tym ludziom zaproponować? Jak oni będą wiedzieli, że ten nasz produkt jest fajny, to oni do nas sami przyjdą. No nie sprzedawaliśmy, zatrudniliśmy pracownika, który, tak jak powiedziałam, przyszedł, ja mówię, Monika, posłuchaj, bo to też Monika, mówię, posłuchaj, u nas się nie sprzedaje, więc bądź spokojna. I wtedy zobaczyłam taki przepiękny uśmiech na twarzy i zadowolenie, kiedy stwierdziła, super, bo też nie potrafię, bo też nie lubię sprzedawać. No a dzisiaj jakby paradoksem tej sytuacji jest to, że u nas każdy w firmie zajmuje się sprzedażą i Monika, która przyszła i do dzisiejszego dnia mi to wypomina, pamiętam, jak mi powiedziałeś, że nie muszę sprzedawać, a teraz po prostu bierze telefon i ja śmiem twierdzić, że jest tak dobrym sprzedawcą w swojej osobowości, słuchajcie, bo to też jest ważne. U nas każdy w firmie ma naprawdę inną osobowość. Monika,
Ja mówię tak, ona zabija jedną rzeczą. Ona zabija po prostu uprzejmością. Ona, ale wiecie, nie taką przerysowaną, tylko ona jest po prostu tak spokojna. Ona jest tak, że taka, po prostu taka spokojna, że do nas jakikolwiek klient by nie zadzwonił, Monika jest w stanie każdego uspokoić. I ja zawsze po prostu nawet jej przekazuję klientów i jakby ona w tym rośnie, więc... Więc to jest taka krótka historia, jak nie mówiąc o sprzedaży, stać się trenerem sprzedaży, a to też jakby bardzo wartościową osobą, gdzieś, którą poznałam, która mi powiedziała, nie musisz umieć technik sprzedaży, ważne, że ją poczujesz. I to trochę tak właśnie z tego, że bardzo to czuję, niż sprzedaję. To takie, ta moja sprzedaż to dzisiaj jest takie jak, nie wiem, jak picie herbaty rano, więc to jest takie totalnie naturalne. A gdybyś miała zdefiniować, czym jest sprzedaż? Według ciebie. Co to jest? Często, wiesz, tak, bo często wiesz, są różne dyskusje na temat tej sprzedaży. Mm-hmm. Wspomniałaś o tym, co też warto podkreślić. Wspomniałaś o tak zwanych przekonaniach ograniczających, przekonaniach błędnych. Ja o tym zrobiłem całe tam nagranie na YouTubie, jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie do niego wróci. Natomiast jest cała masa takich przekonań, takich mitów dotyczących sprzedaży, że właśnie sprzedaż to nagabywanie, że sprzedaż to ściemnianie, to tam chamskie wciskanie. Tak trochę. Jeżeli ktoś nie oglądał serialu Wild Gold, jeżeli nie widzieliście, to ja mega was zachęcam, bo to jest kapitalny serial i tam okej, tam jest wciskanie, nagabywanie, to jest sprzedaż okien w latach 80. w Stanach. To jest po prostu mistrzostwo świata. Serial jest taką parodią, jak się kiedyś sprzedawało, jest genialną. Natomiast jest cała masa tych definicji różnych sprzedaży. Gdybyś ty miała zdefiniować swoją, czym twoim zdaniem jest sprzedaż? To moja definicja sprzedaży może być taka trochę kontrowersyjna, ale ja mówię tak, my nie sprzedajemy dla pieniędzy. My sprzedajemy dla relacji i to jest, wiesz co, to tak chyba takie najważniejsze u nas, że do nas nawet jak dochodzi nowy taki członek do zespołu, w sensie, czy to jest sprzedawca, czy to konsultant, czy to dziewczyna na call center, bo jakby budujemy też jakby po prostu naszą firmę, to mówię, dziewczyny, możecie mi nie wierzyć na samym początku, ale nie zależy mi na tym, żebyście wciskały nasze produkty. Nie zależy mi na pieniądzach, w takim sensie, wiecie, nie to, że nie lubię pieniędzy, bo ja je lubię, bo jakby sprzedaży i w ogóle, ja lubię bardzo pieniądze, lubię o nich rozmawiać, natomiast dla mnie klient nie jest pieniądzem. I to jest bardzo dziwne, kiedy my dzwonimy do klientów i oni, i pierwsze w ogóle pytania oczywiście to są, dobra, jaką wy macie prowizję, ile to kosztuje i tak dalej, i tak dalej. I ja mówię wtedy coś takiego, wiecie, czego mnie nikt nie nauczył, ale to wypływało ze mnie, ja mówię, wie pan co, zróbmy najpierw może tak. Ja panu zadam kilka takich pytań, na czym panu zależy, zobaczymy, czy ja jestem tą osobą, która zagra, a o pieniądzach porozmawiamy później. Być może to nie jest takie standardowe, że ja nie od razu sypię pieniędzmi, ja jakby nie od razu sypię jakby wynagrodzeniem, tylko zaczynam od tego, co jest ważne. Ktoś może powiedzieć, o dobra, bo to też jest takie, my się spotykamy. No w sumie dobra pani jest, nie? Tak niby nie o pieniądzach, ale właściwie na pieniądzach się kończy. Ja to znam te techniki, ja mówię, no i wie pan, no i jakby najśmieszniejsza sytuacja jest taka, że to naprawdę nie jest technika. Bo ja mówię tak, jak jest relacja zbudowana i naprawdę takich przykładów mamy masę u siebie, że niektóre kontrakty, które my podpisaliśmy, naprawdę czasami podpisaliśmy po dziewięciu nawet miesiącach od pierwszego telefonu, gdzie w międzyczasie tam były po prostu, wiecie, różne burze, zawirowania, ale dla mnie relacja i naprawdę na końcu pieniądze. Jakbym miała powiedzieć o sprzedaży, to bym powiedziała niekonwencjonalnie, ale nie dla samych pieniędzy sprzedaż, tylko dla relacji po to, żeby te pieniądze gdzieś się pojawiały. To taka moja definicja, po prostu. Okej, super. No, pieniądze nie mogą być celem, nie? Pieniądze mogą być, wiesz... One były kiedyś dla mnie celem. Ja kiedy, jakby tak z patrzenia na to, kto słucha tych twoich jakby i podcastów, i YouTube'a, to powiem tak, ja kiedyś bardzo patrzyłam na pieniądze, w sensie takim, ale dlaczego na nie patrzyłam? Patrzyłam, no bo jakby wiadomo, że jak zakładamy działalność gospodarczą, czy jesteśmy na początku, czy w jakimś tam momencie, to każdy z nas ma jakiś cel, tak? Nie wiem, każdy będzie podchodził do tego po co, na co i dlaczego. I oczywiście normalne jest, że każdy mówi, no po to mam swoją działalność, żeby zarabiać. Jak na niej nie zarabiam, no to po co mi ona? Przychodzi taki moment frustracji, że okej, chcielibyśmy zarabiać więcej, żyć na lepszym poziomie, tą działalność prowadzić po coś, tylko później się po prostu okazuje, że im więcej my chcemy zarobić, im bardziej ciśniemy na wynik, im bardziej ciśniemy na tą sprzedaż, tym mniej tego mamy. A jak to mamy, to pytanie, za jaką cenę to mamy? U nas, to tak z naszej historii, w momencie, kiedy my sobie przedstawiliśmy, że relacja, nie pieniądze, to się naprawdę zaczęło to odwracać. I nawet nie wiadomo kiedy, po prostu to się odwróciło tak, że ci klienci faktycznie zaczęli sami do nas przychodzić. I ktoś może powiedzieć, a to tam takie, tam tak sobie mówi, nie? Ale taka jest prawda. My naprawdę jakby nawet tak księgowo mamy wyniki. To kiedyś ktoś mi powiedział, nie po tym, co mówisz, ale po tym, co mi jesteś w stanie udowodnić, to mi to pokaż.
I kiedyś taki był przykład i on mnie tym zabił i od tamten ktoś, u kogo byłam na szkoleniu, powiedział jedną rzecz, wiesz co, możemy sobie fajnie porozmawiać, ale przynieś mi swoją, powiedzmy, książkę przychodów i rozchodów. Ja ci powiem, czy to, co ty robisz, ma sens. I ja wtedy miałam taki moment zatrzymania, mówię, aha, okej, okay. Ale od tamtej pory faktycznie, z roku na rok, naprawdę jakby te przychody są wzrostowe, więc dlatego mogę o tym mówić, że jak się to zmieni, to się naprawdę dużo zmienia, to nie jest tylko takie gadanie dla gadania. No tak, no wiesz, pieniądze są środkiem płatności, jak ja to mówię. One nic więcej w życiu nie zmieniają, a powiedziałam o tych twardych liczbach, cyfrach. To akurat taki jedna z rzeczy, które ja uwielbiam robić, czyli ludzie mówią, że lubią te moje cyferki, jak ja wrzucam z wyników na stronie z YouTube'a, z bloga i tak dalej, ale ja lubię bardzo to przysłowie, które sprzedał mi Marcin Babia, którego serdecznie pozdrawiam, a nie pamiętam, kto jest ich autorem, bo też nie on jest autorem tych słów, ale on kiedyś powiedział mi, że jeżeli czegoś nie możesz mierzyć, to nie możesz tym zarządzać. I ja uwielbiam to stwierdzenie, bo faktycznie, kiedy zacząłem pracować nad swoją stroną, nad wszystkimi rzeczami, które robię, to faktycznie parę rzeczy się poprawiło. I to, co powiedziałaś, że tworzenie biznesu dla takiej większej idei, wiesz, faktem jest też to, że ludziom przyjemniej pracuje się w takim środowisku, bo też zaraz porozmawiamy o twoim zespole, o tym, jak on był budowany, bo też ja tą historię znam. Fajnie, żebyś się podzieliła. Natomiast no jest to poczucie takiej większej idei. Ludzie chcą pracować dla czegoś więcej niż tylko, dlatego mówi się, że wiesz, te korporacje zabijają ludzi, wiesz, te takie pseudo wyniki, KPI, sraje, czy jakkolwiek oni to sobie inaczej nazywają. Ale powiedziałaś jeszcze tutaj parę takich rzeczy, do których chciałbym nawiązać, bo wspomniałaś tak trochę o sprzedaży kobiecym okiem na samym początku. I powiedz mi, czy sprzedaż okiem kobiety różni się od sprzedaży okiem mężczyzny? To ja może powiem tak, trochę wniosę ze sal szkoleniowych, bo tak jak wspomniałam, jakby gdzieś tam też między innymi, powiedzmy, no jestem aktywnym trenerem między innymi sprzedaży, ale to tak, ja się zawsze śmieję, że ta sprzedaż to jest przy okazji, to jest sprzedaż przy okazji. I pamiętam taki jeden chyba z takich najbardziej dosadnych szkoleń, gdzie wyszłam na salę i tam siedziało 12 handlowców. I ja po prostu, jakby to nie chodzi, 12 handlowców facetów. I ja zawsze wiadomo, jakby jakieś sarunka zapoznawcza, mówię, dobra, słuchajcie, to weźcie mi, powiedzcie coś o sobie, ile wy w sprzedaży. No i tak sobie stoję i jeden mówi, że on 30 lat, drugi tam 20 ileś, ktoś tam 15. Ten taki, wiecie, jakiś tam gość taki wyjadacz, mówi, że on to w ogóle ciacha, w ogóle tam 200 telefonów miesięcznie. I ja tak sobie stoję i w pewnym momencie mówię, Boże kochany, co ja tu robię? Co ja w ogóle im powiem, jakby co ja jakby z mojego doświadczenia, gdzie zaczynałam od nie będę sprzedawała do tego, że sprzedaję, ja mówię, to jest w ogóle jakaś porażka, mówię, ten zamawiający to w ogóle się skończy to szkolenie, to powie mi, Boże dziewczyno, w ogóle sorry, że cię wziąłem. I prawda była taka, ja mówię, słuchajcie, wiecie co, muszę wam się do czegoś przyznać. Każdy z was tutaj na sali ma więcej lat sprzedaży niż ja. Okej, okay, 12 lat mojej takiej sprzedaży, takiej powiedzmy nieoficjalnej, bo to też jest prawda taka, że ja z przedsiębiorcami pracuję 12 lat, natomiast swój biznes mam 5 lat, ale 12 lat pracowałam nieoficjalnie i nie wiedziałam, że sprzedawałam, a sprzedawałam podobno wszystko i to podobno najlepiej, jak się tylko dało, ale to nie było oficjalnie. Ja mówię, słuchajcie, oficjalnie mam mniej lat sprzedaży niż wy tutaj, jakby nie ma nikogo, kto ma mniej od sprzedaży ode mnie. Mówię, i powiem wam jedną rzecz, jeżeli ktoś z was postanowi wyjść stąd, to ja się z tym zgadzam, jakby w ogóle nie mam do tego pretensji, ja mówię, ja są po prostu wychodzę. I oni mówią, wiesz co, w sumie, to posłuchamy cię z chęcią, zobaczymy, co ty masz nam do powiedzenia z perspektywy kobiety. I okazało się, słuchajcie, że jak zaczęłam mówić, wiecie, o tym nawet ich podejściu, o tym takim, że oni wiedzą wszystko więcej, lepiej, więcej, czyli biorą telefon i na zasadzie, no wie pani, ja tutaj mam w ogóle taki produkt i to jest tak super i w ogóle zarzucają kogoś i pokazanie im na tym, że jakby po kobiecemu to jest tak trochę delikatniej, dlatego to, co ja na przykład u siebie mówię, fajnie jest łączyć męską i żeńską energię po to, żeby pokazać tego takiego jakby takiego zadaniowego, bo ja tak sobie myślę, że mężczyźni faktycznie mają tą taką cudowną umiejętność zadaniowości, bo kobieta to po prostu czasami jakby poleci w to takie swoje miękkie, gdzieś tam ta sprzedaż, ona nie będzie dopięta, natomiast kobiecego ja wiem jedną rzecz, to nam wychodzi bardzo, bo mamy same zespół sprzedażowy kobiet, nam bardzo wychodzi jedna rzecz. My potrafimy jakby tak wyciszyć emocje, jakby podejść do tego w taki sposób zobaczenia, że być może coś się u kogoś wydarzyło, że ten klient czuje się zaopiekowany.
że on się nie czuje jako taki X, jako taki telefon wykonany, tylko naprawdę zaopiekowany. Tak też jest pewnie taki, że ja świadomie dobieram sobie pracowników. Ja mega sobie świadomie dobieram pracowników. U mnie każdy pracownik, każda pracownica ma dzieci. I być może to zabrzmi, ktoś powie, a dobra, ale naprawdę jakby doświadczyłam jednej rzeczy. Kiedy przychodziła do mnie handlowiec na call center dziewczyny, ja sobie tak to wymyśliłam, że to będzie taki głównie żeński zespół i nie miały dzieci, to one totalnie inaczej rozmawiały. Więc to jest jakby mój sposób na sukces, to jest zatrudnienie kobiet, które mają dzieciaki, bo tam ten poziom cierpliwości jest, słuchajcie, nie wprost proporcjonalny do tego, co się wydarza i my dzięki temu mamy naprawdę tak dobre wyniki. My po prostu jakby rozwalamy cierpliwością i wysłuchiwaniem czasami takich głupot z drugiej strony. A to nie jest trochę tak, co jak kiedyś koleżanka sprzedała mi taki jeden tip, też dzietna, która powiedziała mi, że ona przychodzi do roboty odpocząć. Dokładnie, dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. U nas jest po prostu tak, że jak my przychodzimy i sobie... Ale wiecie, ja powiem tak, ja Patrykowi może zmienię formę nagrania YouTube'a i podcastu, ale prawda jest taka, że dzieci nikt nas nie nauczy tyle, ile uczą dzieci. Jedna chyba z największych historii, którą mnie nauczyło moje 6-letnie dziecko, to było przyjmowanie słowa przepraszam. Dosłownie. Bardzo proste. Gdzieś tam mieliśmy jakąś sytuację, powiedzmy, ja uniosłam na nią głos i w mojej głowie było coś takiego, że ona się na mnie gniewa, że w ogóle, że za to na mnie nie wybaczy. I wiecie, mieląc historię w głowie, ja do niej podchodzę i mówię, Marysiu, wiesz co, bo cię chciałam przeprosić i ja już lecę, za co, po co i dlaczego. Ona mówi, ale wiesz co, wystarczy, to przepraszam. Było szczere. Nie musisz więcej. I ja następny dzień wchodzę do dziewczyny i mówię, dziewczyny, słuchajcie, od dzisiejszego dnia po prostu zapominamy o tłumaczeniu, tylko po prostu jedna konkretna rzecz z dobrą intencją, szczera, prawdziwa, dziękuję, do widzenia. Więc naprawdę to są rzeczy, które wydawać mogą się śmieszne, ale my aplikujemy do biznesu. Ale wiesz co, powiedziałaś o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Ja te dwa wątki troszeczkę rozwinę, bo pierwszym z nich to jest w mojej opinii najlepszymi sprzedawcami na świecie są dzieci, dlatego że są najbardziej naturalne. Dziecko czegoś nie wie. Wiesz, dziecko nie ma takich wzorców mentalnych, jak mają niektórzy handlowcy, w mojej opinii, że na przykład, nie wiem, boją się rozmawiać o pieniądzach. Dziecko nie wie, to się zapyta. Dokładnie. Ono nie ma z tym żadnego problemu i mało to dziecko czasami, wiesz, mało, nie ma tych barier cenowych, nie, że my czasami myślimy sobie, kurde, nasz produkt jest za drogi. Nie. Ma gdzieś, ile coś na półce kosztuje, ono cię chce o to poprosić. A druga rzecz, wspominałaś o przepraszaniu. I z przepraszaniem nie pamiętam, skąd ja to wiem, ale gdzieś kiedyś albo czytałem, albo widziałem kogoś, kto też mówił o właśnie magii przepraszania, że ludzie mają tendencję do mówienia przepraszam, ale. Przepraszam, tak. Albo coś. Przez co z automatu, no tak jak magia słowa ale, o której pewnie też kiedyś dziś powiem, jak sama magia słowa ale deprecjonuje w ogóle to przepraszam. To wiesz, już zaczynamy się bronić, zaczynamy argumentować, zaczynamy robić inne rzeczy, których robić nie powinniśmy. Więc to akurat mi się bardzo podoba, że dostałaś ripostę, ale ty mi się nie tłumacz. Dokładnie. I to wiesz, dlatego mówię, to jest cudowne, bo po prostu to jest, ja to przyjęłam. Dziękuję, do widzenia. Mówię, ja już ci mało tego, ja już się nawet wybaczyłam, bo tam było takie, wiesz, ja przyjmuję twoje przepraszam, już ci wybaczam, a możemy teraz iść zrobić coś innego, wiesz, w takim sensie, że to zostało wybaczone i mało tego, słuchajcie, to co ja się śmieję oczywiście, żebym nie zarzuciła, ale żeby to nie był kanał sprzedażowo-matkowy, ale to jest cudowne, bo każdy z nas jest dzieckiem. Ja mówię o jednej rzeczy. Te dziecko nigdy nie chodzi i nie wypomina tego, że ty mi 5 dni temu coś zrobiłaś. I dokładnie my tak samo stosujemy u naszych klientów. Nawet jak oni do nas zadzwonią i mówią, a bo wie pani, bo tak przepraszam, bo tam 2 tygodnie temu. Ja mówię, wie pan co, ale to już nie było. Jakby o tym chcemy teraz rozmawiać, czy o tym, co dalej? On mówi, no w sumie no to zadzwonię do pani, żeby o tym, co dalej. Ja mówię, no to rozmawiamy o tym, co dalej. I oni jest takie, wiesz, takie zaskoczenie, że my nie ciągniemy takich tematów, więc jakbym tak, no to nie żeby teraz każdy zatrudniał kobiety matki, no bo wiadomo, wszyscy mają prawo do pracy, ale naszym sposobem na sukces jest faktycznie zatrudnienie kobiet, które mają dzieciaki swoje. To mnie zupełnie inna motywacja nawet do pracy i w ogóle do wykonywania. To jest fakt, wiesz, też mam całą masę dobrych doświadczeń, ale tutaj muszę opowiedzieć jedną anegdotkę, że przełamujecie pewien schemat,
który mówi o tym, że wiesz, kłótnia z kobietą jest jak koncert znanego zespołu, nie? Najpierw nowość, potem stare hity, także do tych hitów nie wracacie, także przełamujecie. Nie, nie, wiesz co, nie wracamy, bo to też jest jakby taka inna rzecz z racji na to, że ja nie tylko zajmuję się sprzedażą, ale też taką komunikacją między ludźmi. Nawet przygotowując się, powiem ci, do tego naszego dzisiejszego gadania, sobie narysowałam blok. Blok w sensie jako budynek, bo pamiętam jak 3 lata temu uczyłam się takiej, powiedzmy, sztuki trenerskiej i trafiłam naprawdę na cudowną osobę, na jakby, nie wiem, czy możemy rzucać hasłami, czy nie, ale trafiłam na cudowną, tak? Na Beatę Kapcewicz i jakby jej szkoła Leader Trainers i tam po prostu mieliśmy taką grę, Hono, słuchajcie, to jest w ogóle mega magiczna gra, polega na tym, że się wołasz i po prostu do każdego mówisz Hono, później wprowadzasz kolejne poziomy, jakieś cyferki, literki, cokolwiek innego. 10 osób po prostu ma się wzajemnie słuchać na najróżniejszych poziomach. Tam jest takie podzielenie dysku, że ja w pierwszym momencie nie byłam sobie w stanie wyobrazić, że ja mogę, nie wiem, 7 rzeczy zapamiętać, plus do tego każdy choć coś innego mówi, a ja mam wiedzieć, po kim ja mam coś powiedzieć. Mhm. I teraz jakby właśnie patrzenie na to, że u nas w firmie działa dużo rzeczy, dlatego że każdy z nas stara się jeden drugiemu przypominać, że tak naprawdę patrzymy ciągle z perspektywy 10. piętra, czyli jak wiesz, jak ja sobie polecę swoim torem, a nie będę patrzyła na to, co ktoś inny mówi, to nie pójdzie nam żaden projekt. I oczywiście mamy na swoim koncie wiele uwalonych takich, bo każdy w swoim siedział, nie? Bo jeden drugiego nie słuchał. Natomiast im bardziej siebie słuchamy, że wiesz, handlowiec z call center, a ja z nimi, wiesz, to jest złota zasada, dlaczego sprzedaż nie idzie? Bo handlowiec, bo klient, bo ktoś tam, a tak naprawdę doświadczenie moje i moich klientów jest takie, że prezes firmy sobie wyznaczył, jak ma być sprzedaż, nie konsultując tego z poszczególnymi osobami, a tak naprawdę nie pytając klienta na końcu. Czemu on nie kupuje? Więc u nas, my mamy taką zasadę, że to poniedziałek zbieramy się i omawiamy. Pewnie to jest zasada, która stosuje wiele osób, ale u nas naprawdę od momentu, kiedy ją zaczęliśmy stosować, wychodzi. To poniedziałek zbieramy sobie, co było z tygodnia. Co piątek po prostu, co było i mało tego, robimy dosłownie takie najbardziej drażliwe teksty klientów, nie? Co oni komuś zarzucili. I rozkładamy sobie to na czynniki pierwsze i później jest naprawdę super. Tygodnia na tydzień jest naprawdę coraz lepiej, więc takie. No tych zasad jest, wiesz, cała masa. Ja i praktykowałem skrzyneczki z tekstami, gdzie sobie rozmawialiśmy raz na jakiś czas. Burzę mózgów ja zawsze, akurat ja miałem zasadę, no mam swoje słowami zasadę, że jeżeli możemy, to spotykamy się w ogóle codziennie rano. To jest taki rytuał. No to super. Ostatnio też zaczerpnąłem ciekawą rzecz od Wojtka Bizuba, który powiedział mi, że on swoich współpracowników prosi o to, że 30 minut, 15 minut, sorry, pierwsze, które jesteś w biurze, masz poświęcić na swój rozwój. No. I wiesz, mnie to mega zainspirowało, bo ja, wiesz, jak rozmawialiśmy wiele razy, no to wiesz, że wiesz, oboje dużo czytamy, ale nie możemy tego wymagać na przykład od naszych pracowników, bo nie masz wpływu na to, co on robi po robocie. I Wojtek mnie zainspirował, że te pierwsze 15 minut i tak jest przebimbane zawsze, bo to jest tam kawka, srawka i nie wiadomo co jeszcze. On pokazał mi, że można na przykład pracowników, okej, nie chcesz się rozwijać w domu, ja nie mogę cię do tego zmusić, nie chcę nawet, ale masz 15 minut dla siebie codziennie, które masz poświęcić na swój rozwój i to ty, bo to co jest ważne, to ty masz mi powiedzieć, co zrobiłaś dzisiaj dla siebie. Nie, ja nie mam cię o to pytać, to ty masz mi to powiedzieć. Nie, że przeczytałem ciekawy artykuł, ruszyłem książkę, którą mi dałeś, przeczytałem tam 5 stron, obejrzałem film na YouTubie, posłuchałem podcastu i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ale gdybyś miała powiedzieć jeszcze, żeby tak wrócić do klubu, czym w ogóle się zajmuje twoja firma? Bo to jest takie dosyć ciekawe spektrum. Tak, dosyć ciekawe spektrum. Nasza firma w dużej mierze, ja to mówię tak, zajmujemy się doradztwem w jakby tak, służeniu przedsiębiorcom do tego, żeby podnosili swoją efektywność, taką zarówno i biznesową, taką wiesz, prywatną i zarabiania pieniędzy. A po polsku co to znaczy? Znaczy to tyle, że 12 lat ponad już zajmuję się dofinansowaniami unijnymi i gdzieś kiedyś jakby pomysł na firmę powstał taki, dobra, okej, znam się na tym, to będę robiła. Nie doceniając jakby tego, co robiłam wcześniej, czyli zajmowałam się i nieruchomościami, i sprzedażą, i pośrednictwem, i tak naprawdę kontaktami z urzędami, bo tak naprawdę wywodzę się z urzędów, więc ja śmieję się, że pierwsi moi klienci zdobyłam ich tym, że potrafiłam rozmawiać z urzędami. Słuchajcie, naprawdę, po prostu z urzędnikami. Więc dzisiaj jakby jak my patrzymy na to, co ci powiedziałam jakby przed tym, zanim my zaczęliśmy rozmawiać, taka trochę klamka bielicka w budowaniu biznesów, czyli jak do nas się zgłasza klient, to tak naprawdę bardzo mi zależy na tym, żeby on był obsłużony do końca, żeby jego poziom jakby przychodów i w ogóle rozwoju się rozwijał, więc my i zajmujemy się dofinansowaniami takimi po prostu, jak ktoś sobie może wyobrazić, dofinansowania unijne,
to dobra, patrz tutaj Monika Kowalik i po prostu, że tak powiem, jej firma. I to jest jeden z elementów, który tak naprawdę łączy się do tego, że my sobie wymyślimy taką adopcję biznesową klienta, bo jeżeli oni do nas przychodzą czasami po dotacje, to bardzo często potrzebują jakiegoś wsparcia w innym aspekcie, a jeżeli na przykład przychodzą, nie wiem, szkoleniowo, no to my też na przykład załatwiamy, jakby mówimy do nich, słuchajcie, a co jest takiego jeszcze u was? Jakie jest jeszcze marzenie, które chcielibyście spełnić? A wy, pani, nie wiem, halę bym chciał wybudować. A wy, okej, super się składa, bo my się też tym zajmujemy, więc jak miałabym powiedzieć, czym my się zajmujemy, to ja bym powiedziała takie bycie o krok za przedsiębiorcą po to, żeby go wspomagać. To tak trochę znowu zasada dziecka. Rodzic jest po to, żeby być o krok za dzieckiem, żeby sobie nikt nie zrobił, ale żeby mu pomógł. Więc my jakby też na takiej, też tak współpracujemy. I to, co ostatnio gdzieś tam nam powiedziała jedna pani, że my tak naprawdę nie chcemy robić nic za nich, tylko po prostu zmieniamy im perspektywę. To tak w dużej mierze u nas. No dobra, a o tej zmianie perspektywy od razu cię pociągnę, bo ja tą historię znam, a warto, żeby poznałem osoby, które będą to oglądać i słuchać. Historia tej sprzedaży ze zmianą perspektywy, którą miałaś ostatnio, która wydaje mi się bardzo, bardzo, bardzo fajna, którą fajnie się podzielić, pokazać, w jaki sposób budować i tą empatię, i to bycie, to krok za klientem, często kierowanie też tutaj, no, w grę wchodzi komercyjna edukacja. Dokładnie. To będzie przykład dosłownie pani Basi i to pani Basia faktycznie działa, funkcjonuje, istnieje. Słuchajcie, jeżeli ktoś będzie chciał, to kontakt też bardzo chętnie, że tak powiem, przekażę, bo ja mówię, ja zawsze mówię tak, nie wierzcie mi na słowo, sprawdzajcie mnie, bo to jest taka rzecz, którą kiedyś też mi powiedział ktoś i ja mówię, kurna, w sumie pierwsza osoba, która mi to powiedziała, nie wierz mi na słowo, tylko mi sprawdź. Jak zrobisz to, co ci mówię i mnie sprawdzisz i się wyda, to mi podziękuj, a jak nie, to po prostu powiedz coś innego. Więc pani Basia istnieje i funkcjonuje i to jest przykład kobiety, która 12 lat prowadzi działalność gospodarczą. Oni zajmują się sprzątaniem powierzchni biurowych, mieszkań i tak dalej. I pani Basia 12 lat temu, jak mi to powiedziała fajnie, a tak przez przypadek w ogóle zaczęła gdzieś tam sprzątać, bo mówi, siedziała sobie z mężem, sprzątali coś tam w samochodzie i przyszła sąsiadka, mówi, a wy tak lubicie sobie razem sprzątać, to może byście posprzątali komuś tam podwórko. Oni mówią, w sumie właściwie to czemu nie? No i 12 lat temu się to zaczęło. Pani Basia bardzo rzetelna, słuchajcie, osoba. Naprawdę rekomendacji ma tyle, że ja uważam, że po prostu nie jedna firma sprzątająca chciałaby mieć takie rekomendacje, tyle rekomendacji od takich firm, bo to naprawdę topowe firmy. I oni zajmowali się przez 12 lat sprzątaniem mieszkań dla pracowników wyższego szczebla. Czyli firmy, korporacje wynajmowały mieszkania bardzo, w bardzo bogatych dzielnicach, w bardzo naprawdę wysokich cenach, po bardzo wysokich stawkach na terenie całego miasta, tu chodzi o Kraków. I ona jeździła i sprzątała te mieszkania. I ona nie przeliczała sobie tego, jakby co się wydarzy i czy coś się w ogóle kiedykolwiek wydarzy, co się kiedyś, czy to się w ogóle skończy, więc sobie super funkcjonowali, zatrudniali bardzo dużo ludzi. I jak przyszedł COVID, słuchajcie, jak przyszła pandemia, to pani Basia zaczęła, jakby jej spadki wyniosły ponad 80%. Ponad 10 osób, które zatrudniała, w chwili obecnej ma 1,5 osoby, które zatrudnia. Ona mówi, że pracują tak naprawdę tylko i wyłącznie na koszty, po to, żeby po prostu żyć i funkcjonować, bo ona 12 lat niczym się nie zajmuje. I ona do mnie trafiła po dofinansowanie na sprzęt. I to, co było chyba takie najbardziej do mnie trafiające, że jakby ma sens rozmawiać i ma sens jakby to, co robimy, że ona trafiła, bo chciała sobie kupić jakąś tam maszynę w stylu Karcher do sprzątania. A skończyło się na tym, że ta konsultacja nasza skończyła się oczywiście po damsku, jakby tak, płaczem i łzami, ale nie takiego smutku, ale szczęścia, bo zadam jej takie pytanie, to co ci powiedziałam, pani Basiu, jakby to było, jaki jest dzisiaj klient taki, którego by pani chciała? No, mówi, no jest dużo takich, mówi, ja bym chciała tylko jedną taką spółdzielnię obsługiwać i mi wystarczyłoby, mówi, bo tam potrzeba dwie sprzątaczki, nic więcej, mówi, a co się musi wydarzyć, żeby to zrobić? No, mówi, wie pani co, no ja muszę się na przetargach znać, ale ja nie umiem z tymi ludźmi rozmawiać. Ja mówię, dobra, a tak czysto hipotetycznie, wiem, że to czysto hipotetycznie jest takie gdzieś tam z rzutką, ale mówię, a tak czysto hipotetycznie, jakbyśmy tak popracowały nad tym, żeby się pani nauczyła rozmawiać, podnosić telefon, dzwonić bez obaw i tych przetargów, to jakby to było. I wiecie co, i najcudowniejszy moment był taki, że ta kobieta właśnie w tym momencie siedziała i po prostu pocieknęły jej łzy, ona mówi, byłoby spokojnie. Po prostu, byłoby spokojnie. I mówię, nie musiałabym się o nic martwić. I ja mówię, dobra, okej, okay, to co? Chce pani to zrobić? Ja mówię, ja nie muszę. Ja mówię, ja nie muszę, ale ja to się nawet śmieję, że ja to chyba za dużo przelewam tej mojej empatii, bo ja mówię do niej, bo pani jest dla mnie taka moja mama. I jak ja sobie myślę, że miałabym rozmawiać, że ktoś kiedyś miałby trafić na moją mamę i ona miałaby potrzebować pomocy, to bardzo bym chciała, żeby ten ktoś jej pomógł.
Ja mówię, więc pani Basiu, mówię, ja wiem, to nie jest żaden chwyt marketingowy, że ja do pani jak do mamy. Ja mówię, tylko pani Basiu, spróbujemy. Ja mówię, niczym pani nie ryzykuje, bo my też pozyskujemy dofinansowania do tych szkoleń, więc ja też patrzę na to, co dzisiaj mogę dać klientowi, żeby ktoś mówi, a dofinansowania psują, ale powiem wam z mojej perspektywy, oczywiście tylko i wyłącznie mojej. Jeżeli mogę komuś pomóc po to, żeby jego firma wzrosła, ja zarabiam, on zarabia i każda strona jest, że tak powiem, wygrana, to nie widzę nic złego w wykorzystywaniu dofinansowań. No i prawda jest taka, że w tamtym tygodniu złożyliśmy już wniosek dla niej na te szkolenia, więc mam nadzieję, że one jakby dobiegną do skutku, ale wiem, jak już ona dzisiaj do mnie dzwoni i ona powiedziała, pani Moniko, ja dziękuję pani za zmianę perspektywy. Za to, że mi pani po prostu pokazała, bo wszyscy mówią, a daj sobie spokój ze szkoleniami, ale pani mi pokazała, powiedziała jedno zdanie. To nie musi wyjść, warto spróbować, niech mi pani sprawdzi, nie? I jakby takie zobaczenie tego, że naprawdę warto, więc te zmiany perspektywy to jest dosłownie czasami jedno zdanie, słuchajcie. No, czasami, wiesz, ty mówisz tylko, no. A to jest czasami aż jedno zdanie, no. Żeby zmienić czyjąś perspektywę i to jest bardzo fajne podejście do sprzedaży, w ogóle bardzo, bardzo, bardzo mi bliskie. No i jak gdyby pokazuje to, wiesz, to też pokazuje klientowi, że mimo wszystko, mimo tych, wiesz, od klient wiadomo, też często widzi w nas tą monetę, patrząc na nas, zresztą śmialiśmy się z tego, że wiesz, pyta się za ile wy na tym zarabiacie, a wy jesteście tacy złodzieje i tak dalej. Ja mam taką swoją dewizę, która towarzyszy mi od początku szkoleń, że jeżeli ja pomogę jednej osobie na sali, jednej, czy jeżeli mój filmik, nawet to nagranie zainspiruje jedną osobę, to ja jestem już zadowolony. To jest to, po co ja to robię. A ty byłaś właśnie tym światełkiem w tunelu. No dobra, ale przejdźmy jeszcze tylko do tej ostatniej kwestii, którą chciałbym, żebyśmy poruszyli, czyli do kwestii przedsiębiorczości. Też rozwinęłaś firmę, rozwinęłaś ją dosyć fajnie. A co byś dziś poradziła wszystkim osobom, które otwierają swoją działalność gospodarczą? Ja się śmieję, słuchajcie, dlatego, że już mówiłam Patrykowi, ja wiem, że to może głupio, słuchajcie, zabrzmieć, ale ja powiem tak, my wiemy o jednej rzeczy z własnego doświadczenia. Kochani, jak jesteście, słuchacie, jak podejmujecie działalność gospodarczą, cokolwiek innego, zanim cokolwiek zaczniecie, to zadajcie sobie jedno pytanie, czy lubicie sprzedawać, umiecie, albo czy chociażby chcecie się nauczyć sprzedawać. I ja mówię tak, wszystko jest naprawdę, słuchajcie, ważne, ale ja doświadczyłam na swojej skórze i dlatego się z tego śmieję. Nie da się prowadzić biznesu bez sprzedaży. I to nie chodzi po prostu o to, żeby, nie wiem, wydawać miliony, tysiące na naukę sprzedaży. Naprawdę uważam, że to, co robi Patryk chociażby teraz, że gdzieś tam jakieś jedno zdanie, jakaś jedna perspektywa, to żeby w ogóle mi, słuchajcie, świadomość tego, że na przykład jeżeli budujemy swój biznes na pasji, i na znajomych, i oni, wiecie, to jest taki bardzo prosty przykład mojego jednego z klientów. On sobie wymyślił biznes, ja mówię, dobra, okej, ilu osobom dzisiaj to sprzedałaś, zanim z tym wyruszyłaś? On mówi, no właściwie jeszcze nikomu. I ja mówię, sprzedaj to. I ja mówię, tak, zróbcie jedną rzecz. My teraz też robimy sobie taki projekt dla osób, które podejmują działalność. Zanim ktoś podejmie działalność, żeby miał już zakontraktowane pół roku do przodu. Czyli jak masz ruszyć z biznesem w czerwcu, to zakontraktuj sobie sprzedaż na takim poziomie, jaki chcesz osiągnąć do grudnia. I ja mówię, i rusz z biznesem. I ktoś mówi, ale po co to robić, bo ja właściwie jeszcze nie mam działalności. Mówię, właśnie po to, żebyś zobaczył, że jak na przykład masz wykonać pierwsze 50 telefonów bez działalności, to jesteś o tyle w komfortowej sytuacji, że jeżeli ci te pierwsze 50 telefonów nie wyjdzie albo nic nie sprzedasz, to jeszcze masz na przykład być może wynagrodzenie z etatu, być może coś innego, a jak już wiesz, zrezygnujesz ze wszystkich etatów, i wejdziesz, nie wiem, wpadniesz, nie daj Boże, w długi, bo to jest jakby też taka rzecz, która bardzo często towarzyszy młodym przedsiębiorcom, wpadania w kredyty, w takie spirale, a jeszcze się uratuję, a jeszcze to zrobię, to mówię, naucz się proszę Cię sprzedawać, naucz się proszę sprzedawać i naprawdę wtedy nigdy nie powiesz słowa nie wiem, bo nie wiem, czy podzielisz, Patryk, jakby ja mam takie zdanie, że jak jesteśmy dobrym sprzedawcą i mamy produkt, który wierzymy, to nieważne, co my będziemy mieli do sprzedaży, jeżeli to jest zgodne z naszymi wartościami, jak dzisiaj na przykład sprzedaję szkolenia, to równie dobrze za pół roku mogę sprzedawać pudełka kartonowe, tak? Bo to jest tylko i wyłącznie zmieni mi się coś, ale sprzedaż zostanie, nie? I będę wiedziała po co, więc jakbym miała powiedzieć z przedsiębiorczości, to bym powiedziała zadbajcie o siebie, o swoją sprzedaż, o swój portfel po to, żeby być bezpiecznym i spokojnym później, bo mówię, bo to co się na początku jest, to jest naprawdę taka, no coś takiego... Inaczej, jak się nie doświadczy sprzedaży, to może on nie myśli, że ona jest naprawdę łatwa i taka spokojna i się bez niej nie da, więc dla mnie sprzedaż, naprawdę sprzedaż.
Powiedziałeś fajną rzecz o tych klientach, których można by sobie nagrać, zanim ktoś wystartuje z działalnością. No. To jest bardzo fajnym pomysłem, z tym, że to profesjonalnie można to odnieść do negocjacji, nie? Czyli jeżeli masz nagranych klientów, to masz tak zwaną batnę. I tak. Jeżeli masz tą batnę, no to masz święty spokój, masz spokój umysłu i nie podejmujesz desperackich kroków, które bardzo często, czy to w kredytach, tak jak wspomniałaś, czy w innych wartościach, podejmują młodzi przedsiębiorcy, takie jak dumpingowe ceny na przykład. No to jest chyba, jeżeli ja miałbym wymienić jeden z grzechów głównych początkujących przedsiębiorców, to jest właśnie, no, to jest mój podcast, mogę powiedzieć wprost, te stare przy sobie gołębi, sranie do własnego gniazda, nie? Że jak robią do własnego gniazda, czyli dają dumpingowe ceny, dziwią się później, że ja niewielokrotnie o tym mówię, jak to jest z tymi cenami, że na każdy produkt, na każdą usługę znajdzie się klient i produkt kosztuje czy usługa tyle, ile klient może za nie zapłacić i to jest jak gdyby koniec, kropka. Tutaj nie ma co się rozwodzić na ten temat. To ostatnia rzecz. Gdybyś miała powiedzieć, bo to jest taki ciekawy temat, ja też, wiesz, jakieś tam swoje zdanie mam, gadaliśmy parę razy, ale czy warto korzystać z dofinansowań na szkolenia, czy to nie jest tak, że dofinansowane szkolenia, bo też chodzi taki, inaczej, to słowo wymarzę, chodzi takie przekonanie, że szkolenia dofinansowane są do dupy, nie? Że to są szkolenia, które robi się sztuka dla sztuki i tak dalej. Czy warto korzystać z dofinansowań, jeżeli tak, to dlaczego? Czy Patryk, to ci może powiem tak, że dla osób słuchających i dla samego ciebie, skąd się w ogóle to wzięło? W dofinansowaniach są perspektywy. W sensie takim, mamy sobie jakieś tam okresy programowania, to jest perspektywa. I zanim się zaczęła perspektywa 14-20, tak naprawdę 21, w poprzedniej perspektywie szkolenia polegały na tym, że firma szkoleniowa dostawała, jakby pisała konkurs i później musiała zebrać z podwórka ludzi. I wtedy, i to było dosłownie łapanki na łapu-capu, byle się tylko podpisali, dostawali jeszcze jakieś do tego gifty, różne rzeczy. I to jest ten taki czas, w którym faktycznie te szkolenia, jak ludzie chodzi na szkolenie, to mówią, o Boże, o matko, co tam się wydarza. Perspektywa się zmieniła w kontekście tego, że to przedsiębiorca dzisiaj dostaje dofinansowanie, wybiera sobie firmę. Takie było założenie. Natomiast oczywiście, co się dzieje na rynku szkoleniowym, wiadomo, że dalej to pokutuje. Ja mówię jedną rzecz. Dofinansowania są super. Mówię to oczywiście ze swojej perspektywy, osoby, która współpracuje z klientami. Jeżeli ja jako firma szkoleniowa nie chcę wcisnąć na siłę, wziąć jakiejśkolwiek firmy X, byle kogo, nie wiem. Czasami, słuchajcie, to też jest takie kuriozum. Ktoś do nas dzwoni i mówi, a, bo ja mam firmę budowaną, mogę iść na jakieś szkolenia? Ja mówię, dobra, okej, okay. A kogo pan chce przeszkolić? No, 20 chłopaków mówi na placu. Ja mówię, dobra, okej, okay, ale z czego te szkolenia? No nie wiem, a co jest? Ja mówię, a czego pan potrzebuje? Nie, on mówi, a ja nie potrzebuję. Mówi, ja po prostu chcę zrobić szkolenia, bo tam, wie pani, faktury będą kosztowe, to ja sobie to wrzucę w koszty, chłopaki coś tam będą mieli, sobie posiedzą, mówię, okej, okay. Ja mówię, wyobraża sobie pan tak, mówię, oglądał pan, mówię, nasz profil na Facebooku, no tak, ja mówię, wyobraża sobie pan, że ja wchodzę do chłopaków i mówię im o komunikacji na budowie, tak, na przykład, mówię, na przykład, tak, ja mówię, wie pan, jakby dla mojego zdrowia psychicznego i pana pracowniku, ja mówię, może odpuśćmy sobie temat. Więc ja jakby tak podsumowując, dofinansowania są super, bo one naprawdę, chociażby na przykładzie tej pani Basi i ilości osób, którą przeszkoliliśmy, ja powiem wam, dlaczego ja uważam, że są super. Że jak jest firma, która potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia i może nie zapłacić za to na przykład nic, bo czasami są dofinansowania w 100%, a czasami 20%, ale ona przychodzi i słuchajcie, wysyła pracowników i im rośnie sprzedaż, to tak jak powiedziałam, ja jestem zadowolona, bo zarobiłam pieniądze za swojej wiedzy. Oni są zadowoleni, bo nie wydali tych pieniędzy, że tak powiem, na szkolenia, ale one im się przydały. I z mojej perspektywy też wam powiem inną rzecz. Później ci klienci naprawdę wracają i mówią, wiesz co, Monika, wiesz co zrobiłem? Za te pieniądze, które miałem wydać na szkolenie, zrobiłem dla moich pracowników wycieczkę. Albo dałem im dodatki do wynagrodzenia. Ja mówię, wow. I to była kolejna rzecz, którą ja na przykład też mówię u moich klientów. Ja mówię, słuchajcie, zrobimy szkolenie, jakby jakieś szkolenia, wy za nie nie płacicie, ale zróbcie, pomyślcie, co możecie zrobić, chociażby w jakimś procencie, co możecie dać dla pracownika. I ja tak trochę zmieniam, powiem ci, Patryk, perspektywę, patrzenie na szkolenia. Oczywiście zgadzam się z tym, że są firmy, które po prostu, wiesz, jakby jadą tylko na cel, czyli na jakby na pieniądze, ale nie patrzą na pracownika i to, co rozmawialiśmy, wiesz, to pomiędzy sobą. My nie prowadzimy, tak samo jak i ty, nie prowadzisz szkoleń dla sztuki. W sensie, a żeby tylko było, nie? Dobra, jest dofinansowanie, to zróbmy.
bo wiesz, jak to jest z perspektywy trenera, jak stoisz na sali i po prostu ktoś mówi, no właściwie to nie wiem, o co chodzi, nie? To tak. Moja perspektywa jest taka. Są fajne, bo oszczędzają pieniądze. Mało tego, patrząc, słuchaj, technicznie nawet na to, szkolenia faktycznie rzucamy sobie w koszty, więc ja mówię moim nawet klientom, mówię, popatrzcie na to w ten sposób, że jeżeli chcecie podwyższyć sobie sprzedaż, zdobędziecie na to dofinansowanie, to patrzcie nawet na to, jak to wygląda, bo ktoś mi zadaje pytanie, a jak ja sobie kogoś wyszkolę, on odejdzie, ja mówię, no i? A jak go nie wyszkolisz i on odejdzie, to? Ja mówię, a co się wydarzy? Obrazek kiedyś był, ja go szukałem czas temu w necie i nie mogłem go znaleźć, ale kiedyś go widziałem, że było, a co jak przeszkolimy naszych pracowników i odejdą? Tak. I było z drugiej strony kontra, a co jak ich nie przeszkolimy i zostaną? Dokładnie, nie? Jakby w takim kontekście. A ja wiesz, ja czasami jeszcze mówię tak, a co się na przykład wydarzy, jak tak, dzisiaj zaryzykujemy, pan ich wyśle na szkolenie, a oni naprawdę po tym szkoleniu zaczną zarabiać i pan będzie miał tak więcej czasu, więcej pieniędzy i ta firma się będzie rozwijała. I wtedy wiesz, jest ten taki moment, no, byłoby fajnie, to może spróbujemy, nie? I to są czasami jakby to też zasobowości. Ja mówię, ja bardziej patrzę zawsze na te pozytywne aspekty. Ja mówię, no to może po prostu spróbujmy. Jak nie wyjdzie, trudno po prostu. Więc też już wiem z doświadczenia, że one warto jest zdobywać dofinansowanie, jak nie mamy swoich, ale tam, gdzie po prostu one są potrzebne, bo inaczej to nie ma sensu. No dobra, Monika, dla wszystkich naszych słuchaczy, jak Cię można znaleźć, jak Cię można namierzyć? Jak mi można znaleźć, jak mi można namierzyć? Na ten moment na pewno najgłówniejsze to profil oczywiście mój, taki własny, prywatny Monika Kowalik. Business and Center jako taki dodatkowy profil nas jako fanpage. No i będzie strona internetowa, słuchajcie kochani, specjalnie mówię będzie, dlatego że jesteśmy w trakcie przebudowywania, wrzucamy tam właśnie kursy, szkolenia i przebudowujemy już, tak, jak ja to mówię, profesjonalnie, po to, żeby się mogli nas znajdować. Mam nadzieję, że Patryk ewentualnie jakiś link wrzuci, żeby się za daleko nie musieli szukać, bo się śmiałam, że kiedyś sobie wymyśliłam taką cudowną nazwę Business and Center, bo uważam, że jest tak amerykańska, tak nowoczesna, a dziś mam z nią problem. Wiem, że po prostu jest trudna do zapamiętania, więc najłatwiej Monika Kowalik, ewentualnie Business and Center dotacje. Okej, ja załączę oczywiście linki do social mediów twoich i do twojej strony też załączę, może już będzie działać, chociaż w dzień publikacji pewnie jeszcze nie, jeżeli wszystko... Jeszcze nie. Dobra, no to na sam koniec. Czy jest coś, z czym chciałabyś się podzielić z naszymi widzami i słuchaczami? Na pewno chciałabym się podzielić, słuchajcie, czymś takim, że sobie pomyślałam, że dla osób, które będą słuchały tego podcastu i będą oglądały na YouTubie, jakby mam coś takiego jak trzy takie konsultacje dla ludzi, którzy się zgłoszą. Konsultacje, słuchajcie, zarówno dofinansowaniowe, jak rozwojowe, takie dla przedsiębiorców. I teraz co to znaczy? Jeżeli na przykład wśród słuchaczy będzie osoba, która sobie myśli o założeniu działalności, ale nie wie jak, gdzie i kiedy, to jak się do nas zgłosi, to my po prostu ją poprowadzimy, podpowiemy, gdzie szukać, jak szukać, co robić. I zarówno jak ktoś ma na przykład już działalność gospodarczą i myśli, nie wiem, o rozwoju, czasami o budowie, o zakupie jakiś, naprawdę, słuchajcie, czegokolwiek i też nie wie, jak to zrobić, to my się zajmujemy, po pierwsze doradztwem, czyli patrzymy, co jest dzisiaj, czyli wyszukujemy dofinansowania, a jeżeli dzisiaj nie ma, to patrzymy, co może być w perspektywie, bo nierzadko jest taka sytuacja, że dzisiaj nie ma, ale za pół roku jest, więc to jest taka konsultacja polegająca na tym, że albo Wam wyszukamy, albo Wam podpowiemy po prostu, co tam jest i też jakby między innymi tej konsultacji się dowiecie, jak złożyć i napisać wniosek, nawet bez naszego udziału, więc wiem, że te konsultacje są fajne, one u nas normalnie jakby mają swoją regularną cenę, ale dla osób, które powiedzmy będą i tak naprawdę takie pierwsze trzy osoby, tak sobie pomyślałam, ja wiem, że ta trójka jest taka śmieszna, ale dobra, dla trzech osób, od Patryka, które będą, po prostu zrobimy ją bezpłatnie w ramach, że tak powiem, wysłuchania i bycia u Patryka na kanale. Świetnie. No i widzisz, tu jest jeszcze pełna zgoda, bo to warto podkreślić, że Monika idzie tą samą filozofią, co ja. Nie robi darmowych konsultacji standardowo, bo nie. Ja też nie robię, nie muszę i zawsze byłem daleki od tego. Uważam, że dosyć już wiedzy daję, dzieląc się w social mediach, żeby jeszcze konsultacje komuś robić darmowe. Mało to ja nie robię godzinnych konsultacji, to w ogóle u mnie nie ma takiej możliwości. Nie robię. No, u mnie nie ma możliwości w ogóle jak gdyby godzinnej konsultacji. Minimum to już naprawdę w bólach i w płaczach są 2 godziny, a 3 to jest takie optymalna w ogóle czas, bo nawet jeżeli ktoś przychodzi po zwykłą konsultację handlową, to ja z natury wiem, że on po drodze będzie miał tyle problemów jeszcze, że nawet jeżeli on przychodzi z 2 pytaniami, to w trakcie konsultacji ja nawet mogą zwrócić kasę, jeżeli wyrobimy się szybko.
Nie, to dla mnie nie ma problemu, ale wiem doskonale, jak to wygląda, bo nawet na 3-godzinnych konsultacjach nigdy nie zmieściłem się w 3 godzinach, ale to jest tak, że jak ktoś bukuje u mnie 3, no to ten pozostały czas ma gratis, ja się zawsze śmieję, że to jest moja wina, tak. 3 godziny nie zdążyłem. Dokładnie, dokładnie. To ja Ci powiem, Patryk, tak śmieję się, że dla swojego usprawiedliwienia u nas, pewnie z racji na to nasze zboczenie z dofinansowaniami, to dlaczego ja mówię konsultacja godzinna, aczkolwiek ona zawsze jest dłuższa, dlatego że ten klient, jak ja mu mówię, nam, nie wiem, panie Krzysztofie, możemy ze sobą współpracować i na tą współpracę pozyskajmy dofinansowanie, żeby pan nie musiał płacić ze swojej kieszeni, to jest zawsze, dobra, to ja chcę, to co ja mam zrobić i mam podpisać, więc się śmieję, że może to jest ten taki efekt, że faktycznie nasza współpraca jest długofalowa, no ale no, z racji na to, czym się zajmujemy, ja nie umiem, słuchaj Patryk, ja nie umiem nie powiedzieć klientowi o dofinansowaniach. Kiedyś ktoś mi powiedział, po co ty im mówisz o tym, a ja mówię, słuchajcie, jak mam coś, co może komuś powiedzieć, pomóc, to po co mam to trzymać dla siebie? Więc no to tak, w takiej kwestii. Tak na koniec. Dobra, moim i Państwa gościem była Monika Kowalik, media społecznościowe Moniki załączę, oczywiście jako dodatek do tego nagrania na samym dole. Także będziecie mogli śmiało kierować się do Moniki. 3 osoby pierwsze, które się zgłoszą, dostaną darmową konsultację, czy to właśnie na etapie rozpoczynania biznesu, jeżeli będziecie chcieli ten biznes rozwijać, skalować, lub po prostu zapytać o dofinansowanie, czy jest możliwość na cokolwiek. Także Monika, serdecznie dziękuję Ci za podzielenie się swoim entuzjazmem i wiedzą, którą się z nami podzieliłaś. Dzięki w imieniu swoim i naszych słuchaczy. Ja Ci również bardzo serdecznie dziękuję, przede wszystkim za sympatyczną, że tak powiem, zapowiedź, a po drugie za w ogóle możliwość, że tak powiem, udzielenia jakiejkolwiek takiej wiedzy i podzielenia się taką naszą filozofią prowadzenia firmy. Mam nadzieję, że komukolwiek pomogło to i że naprawdę słuchajcie do tych osób, które są na początku drogi, stawiajcie, słuchajcie na sprzedaż. Więc mam nadzieję, że będziecie słuchać Patryka, bo naprawdę mega dużo wartościowej treści i zachęcam po prostu do odzywania się. Także dzięki raz jeszcze, Patryk, za zaproszenie. Dzięki, pa! Dzięki bardzo, hej!